Witam wszystkich. Tym razem pokażę Wam, w jaki sposób możemy wyrenderować elewacje, rzuty, przekroje. No, widoki ścian to już tak samo jak przekroje się renderuje. Więc zacząłem od tego, że z TurboSpeeda ściągnąłem sobie jakiś darmowy domek, żeby mieć na czym pokazywać. Ustawiłem sobie tylko tam V-Ray Sana, nic nie zmieniając w nim, i V-Ray kamerę, które zmieniłem tylko ISO i F-Number, żeby nie było to jakoś bardzo przypalone. To nie jest tematem, więc nie siedziałem nad tym ustawieniem za długo, tylko żeby było widać, o co chodzi. Więc wytłumaczę Wam, jak wyrenderować właśnie te widoki ścian, na przykład przekroje. W zasadzie, gdybyśmy używali V-Ray kamer, byśmy ustawili sobie światło pod ujęcia z V-Ray kamerami, ponieważ jak część z Was pewnie wie, jak renderujemy przez V-Ray kamerę, to już wiem, ustawię sobie standardową V-Ray kamerę. Czyli to natężenie światła, które jest wystarczające dla V-Ray kamery, dla standardowej kamery będzie o wiele za mocne natężenie światła i będzie kompletnie prześwietlone. Widzicie, jest kompletnie prześwietlone, czyli jak już renderujemy przez V-Ray kamerę, to trzeba renderować przez V-Ray kamerę, bo inaczej będzie prześwietlone. Tak samo już nie mogę teraz wyrenderować sobie tak po prostu z viewportu, ponieważ to wszystko będzie prześwietlone. Tak normalnie jest, jeśli nic nie zmienimy. Więc pojawia się problem, ponieważ z V-Rayowych kamer nie możemy wyrenderować takich widoków ortogonalnych. Ani rzutu, ani przekroju, ani nic. Widoki ortogonalne możemy uzyskać tylko w standardowej kamerze. Jak sobie stworzę kamerę standardową, jeśli chcesz, żeby była idealnie prostopada, to właśnie robię to w ten sposób. O, tak. I teraz mam pewność, że jest prostopadle do elewacji. Jak sobie teraz do niej przejdę, to widać, że to jest perspektywa. Więc teraz wejdę sobie w listę, znaczy kamerę. I jeśli chcę, żeby był właśnie widok ortogonalny, znaczy Orthographic Projection. I już jest. Więc jeśli teraz chcę, żeby było więcej widać, to mogę sobie oddalać albo zwiększyć Field of View. I teraz widać. I już mamy elewację. Tylko że właśnie pozostaje problem, o którym mówiłem, że wszystko jest kompletnie prześwietlone. I teraz jeszcze do niedawna nie można było nic z tym zrobić. W sensie trzeba było tutaj przystawiać tam światło i dostosować je pod kamerę standardową. No i czasami mogło być to wkurzające, jeśli chcieliśmy sobie wyrenderować teraz ze światłem takim, jakie było w scenie. Więc na szczęście od V-Ray 2.0 przyszło takie rozwiązanie tego problemu. Jeśli sobie teraz klikniemy 8, czyli wejdziemy w Environment and Effects, tutaj ustawimy sobie Exposure Control na V-Ray Exposure Control. No tutaj możemy sobie właśnie regulować ekspozycję w taki sam sposób jak z przy pomocy V-Ray kamery, albo możemy po prostu tutaj wybrać From V-Ray Camera. Teraz klikamy sobie tutaj, wybieramy kamerę, w której już było ustawione to i wyglądało, powiedzmy, zadowalająco. I teraz, jeśli przejdziemy sobie do normalnej kamery, to ona będzie się renderować już teraz z ustawieniami takimi, jak miała V-Ray kamera. Czyli z takim samym ISO, z takim samym F-Number, Shutter Speed i tak dalej, i tak dalej. No i teraz w ten sposób możemy renderować właśnie ze standardowych kamer i już nie ma problemu z prześwietlaniem. Tak samo, jeśli mamy tutaj to włączone, już możemy teraz sobie z widoków też puszczać rendery. Nie trzeba już zawsze wchodzić w V-Ray'ową kamerę, więc jest to całkiem wygodne. Z tego co pamiętam, to ustawienie wprowadzono w V-Ray 2.0. Wcześniej tego nie było i nie było za bardzo na to sposobu. No, przynajmniej ja go nie znałem. Na wyrenderowanie elewacji, rzutów i tym podobnych z ustawieniami pod V-Ray kamerę. Więc jeśli chcemy mieć elewację z jednej strony, to można to zrobić na zasadzie po prostu skopiowania sobie kamer
obrócenia. Nie zrobienia takich czterech. Albo czasami też robię tak, że wyznaczam sobie ten domek. On już jest akurat zgrupowany. I mogę sobie włączyć autki, klikając tutaj albo klikając N. I teraz klikam sobie na jedynkę. Wkręcam 90 stopni. Na dwójkę. Wkręcam 90 stopni i jeszcze raz. I teraz mamy. Ups. Dobra. Wszystkie elewacje zapisane. 0, 1, 2, 3, 4. Dobra. Więc teraz nie musimy też tam nic odkręcać. No to jest taki wygodny sposób, jeśli chcemy mieć elewacje renderowane z V-Ray-San i nie chcemy odkręcać V-Ray-Sana, tylko elewacje i chcemy mieć zapisane poprzednie ustawienie naszego domku. Czy jeśli chcemy powrócić poprzednio, klikamy na 0 i jest na 0. Więc jeśli chcę wyrenderować sobie z jedynką, znaczy z inną elewację, przełączam na 1 i jest inna elewacja. Zaletą tego jest to też, że możemy sobie potem wyrenderować wszystkie 4. Jeśli teraz wejdziemy sobie w render setup, możemy tutaj sobie ustawić ze single na range i ustawić, że chcemy wyrenderować klatki od 0 do 3, czyli 4 klatki 0, 1, 2, 3. I wtedy nam wyrenderuje po kolei elewacji i zapisze automatycznie na dysku. Więc tak też można zrobić. Z rzutem jest tak samo, jeśli chcemy mieć rzut, to po prostu tworzę sobie prostokąt. Kamera musi mieć ustawione orthographic projection. Tak samo albo FOV zwiększamy, albo oddalę sobie. Już mamy rzut. Ale sprawa z przykrojami wygląda bardzo podobnie. Wezmę sobie, skupię na przykład tą kamerę. Mamy tą kamerę, też musi być orthographic projection. I teraz jeśli chcemy mieć przekrój na przykład tego naszego domku, powiedzmy przełączę na jedynkę. Jeśli chcemy mieć przekrój naszego domku, to wystarczy, że tutaj włączymy sobie coś jak clipping planes, clip manually. I ustawiam sobie far clip, czyli jakby dokąd mamy widzieć. A near clip to ustawienie odkąd mamy widzieć. O, czyli jeśli ja chcę, żeby było w połowie, to ustawimy sobie tak, czyli druga kreska dalej dokąd, pierwsza czerwona kreska to jest odkąd. I to nawet widać od razu w podglądzie, więc możemy sobie na bieżąco tutaj ustawiać. Widzicie? Nie. Znaczy w tym wypadku nie wiem, jak to będzie widać, ponieważ nie wiem, jak światło jest w środku ustawione. No, jest akurat tutaj czarno, no ale jeśli by było światło odpowiednio ustawione, to byśmy widzieli tutaj normalnie wnętrze. Tylko wiadomo, że trzeba by to jakoś tam doświetlić pewnie, akurat w tej sytuacji. Jedyny problem z tym przykrojem jest taki, że w miejscach jakichś pełnych, czy właśnie takich zaciemnionych, gdzie na przykład światło nie dochodzi, na przykład myślę, że tutaj w ogóle nie dochodzi światło, robią się takie trochę dziwne rzeczy i najwygodniej jest to na przykład w tym Photoshopie zaznaczyć tylko jakiś czarny obszar, jakiś jednolity, żeby nie było jakichś takich dziwnych przybarwień. Zobaczę tylko ten materiał. Ok, bo w ogóle nic nie robiłem z tymi materiałami. Zobaczę, może teraz będzie coś lepiej widać. Nie, chyba tak nic jaśniej. To może jeszcze zrobię tak, że materiał select by material. A, tylko że nasz domek jest zgrupowany. Open.
Schowa na chwilę wszystkie okna. No, jak schowam wszystkie okna, żeby się nie bawić z tym materiałem, czy dobrze przypuszczam, to widać, że już teraz jest jaśniej i widać więcej. No i właśnie też widać o tym, o co mówiłem, że to jest w sumie takie przyciemnienia, albo to na przykład nie widać za bardzo grubości ścian. Więc tym za bardzo w sumie się nie da nic zrobić w Maxie. Więc trzeba coś w Photoshopie z tym zrobić. Ale widzicie, przekrój się robi w bardzo prosty sposób. Tak samo sytuacja wyglądałaby z zrobieniem rzutu, na przykład jakiejś kondygnacji. Czasami może by akurat było lepiej. Byłoby lepiej czasami może po prostu zdjąć coś i doświetlić to też z skóry. Ale załóżmy, że nie chcemy tak robić, tylko chcemy mieć na przykład światło, które wpada przez okna. To też można w ten sposób. Czyli mamy kamerę, w której ustawiamy clipping planes. Na przykład dokąd. Wpiszę ręcznie. Czy coś takiego. No i widzieli. W ten sposób możemy sobie wyrenderować rzut właśnie z światłem, które wpada na przez okna. Ja tak jak mówiłem, trzeba by tutaj pokombinować z ustawieniami, żeby jednak to było coś więcej widać. Ale właśnie da się to zrobić w ten sposób. Ewentualnie jeszcze można zrobić to w taki sposób, że jeśli weźmiemy normalną kamerę, czy nasza normalna kamera to była to po lewej. To będzie nasz rzut. I na przykład jeśli na przykład mamy jakiś rzut i nie chcemy korzystać z tego, z kamery, która tnie, z tych clipping planes, to jeszcze możemy zrobić tak, że tylko muszę to dobrze zaznaczyć. Jeszcze coś. Dobra, powiedzmy, że mam tyle zaznaczone. Mam zaznaczone te obiekty na ZZD-ach tutaj. I mogę zrobić coś takiego, klikam prawy przycisk myszki, Object Properties i tutaj odznaczamy coś takiego jak wyzwrót kamera. I teraz jak to mam odznaczone, idziemy sobie w kamerę rzut. Na przykład chcemy właśnie wyrenderować podobnie jak przed chwilą. Mam rzut pokoju, tylko żeby nie było widać dachu, ale jednak żeby był przed obliczeniach uwzględniony dach, czyli żeby nie wpadało na światło przez dach, przez dziurę jakąś wielką dachu. Więc jak teraz sobie wyrenderuję, widzicie, tutaj tego nie zaznaczyłem. A tutaj te obiekty, które miałem zaznaczone, są niewidziane teraz dla kamery, ale są uwzględnione przy obliczeniach, więc w taki sposób też można zrobić. Jest to powiedzmy trochę inna metoda, ale efekt może być bardzo zbliżony. W każdym razie to się przydaje w różnych sytuacjach. Czasami się, ciężko mi teraz powiedzieć w jakich, ale czasami się przydaje, że właśnie możemy chcieć, żeby nasz obiekt nie był widoczny na renderze, a chcemy, żeby się jakby obliczenia zachowały tak, jak gdyby był. Więc w taki sposób też można renderować rzut. Więc dobra. No to właśnie już teraz już będziecie wiedzieć, w jaki sposób można renderować rzuty, przekroje, widoki i elewacje. To chyba wszystko, co należy wiedzieć, więc jeśli przyda się Pana coś, to subskrybujcie kanał, lajkujcie na YouTube i nasz profil na Facebooku. Pozdrawiam.